terytorium sojuszu. Tutaj rosyjskie drony uderzyły w porty no, w odległości kilkuset metrów od terytorium Rumunii. Więc wszystkie tego rodzaju działania musimy poważnie traktować i poważnie analizować, ale musimy też mieć świadomość, że rosyjska marynarka wojenna nie stanowi równoważnego przeciwnika wobec sił morskich sojuszu. Dlatego tu powinniśmy być raczej spokojni. Bardzo dziękuję za ten optymistyczny akcent na końcu. Bardzo dziękuję. Ambasador Tomasz Szatkowski, przedstawiciel Polski przy NATO, był naszym gościem. Dziękuję panie ambasadorze. Dziękuję bardzo. A już w studiu jest redaktor Grzegorz Kępka. Może kiedyś ambasador. Kto wie? Redaktor brzmi poważnie. Tak, dzień dobry, zapraszam na debatę dnia. Dzisiaj porozmawiamy o szokujących słowach, wydaje mi się, że szokujących słowach byłego szefa MSZ-u. Polska prowadzi wobec Ukrainy politykę hien i szakali. To słowa Jacka Czaputowicza wygłoszone w Polsat News. Drugi temat to temat bezpieczeństwa, ale także pytanie, czy strzelać, czy nie strzelać do śmigłowców, które przekraczają polską granicę. Z ekspertami także porozmawiam o bezpieczeństwie na wschodniej flance NATO. Oto jest pytanie, które postawi zapewne niejedno Grzegorz Kępka. Zapraszam Państwa na debatę dnia. Dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Debata dnia, Grzegorz Kępka. Zapraszam serdecznie w studiu. Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Witam pana, witam państwa. Norbert Kaczmarczyk, Suwerenna Polska. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. I Dobromir Sośnierz, proszę nie regulować odbiorników, Konfederacja. Bo powrót od niedawna, znowu Konfederacja, tak? Tak. Wszystko się zgadza. To na początek felieton i porozmawiamy o słowach byłego szefa MSZ-u. Są państwa jak lwy bardzo silne, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa takie jak hieny czy szakale. I my prowadzimy teraz politykę szakali, hien. Nie chcę tu użyć mocnych słów, ale tutaj też mi przychodzi na myśl takie właśnie szmalcownictwo polityczne w pewnym sensie, jakie my tutaj się niedługo być może wpiszemy. I taki gość mnie zastąpił? Warto było? Może najpierw warto wytłumaczyć kontekst tej wypowiedzi, bo ona była oczywiście, to jest jak pewien fragment w Polsat News. Były minister spraw zagranicznych, oceniał ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na linii Polska-Ukraina i uważa, że wypowiedź prezydenckiego ministra, który domagał się, czy oczekiwał wdzięczności ze strony Ukrainy, była niezręczna. I to jest rozszerzenie tego cytatu. Okazało się po kolejnych wyjaśnieniach, że my oczekujemy jakichś działań zaakceptowania wyjątkowej pozycji Polski we wspólnym rynku dotyczącym na przykład rolnictwa, że my chcemy potępienia zbrodni wołyńskiej. Ukraińcy zrozumieli to jako bardzo niepokojące. Ukraińcy mówią, państwo krwawi, naród krwawi, walczy w imieniu całego Zachodu, a przyjaciel domaga się wystawienia natychmiastowych rachunków. Do pana posła się zwrócę, bo pan jest przedstawicielem koalicji rządzącej, choć nie Prawa i Sprawiedliwości. Pana te słowa szokują? Szokują i pokazują, że dzisiaj potrzebna jest bardzo duża odpowiedzialność przed całą klasą polityczną, bo Putin nie patrzy na to, czy dany minister dzisiaj sprawuje urząd, czy poseł rządzi, czy jest w opozycji. Po prostu ta narracja Kremla jest taka, że mówi się, że polski polityk powiedział daną rzecz. Tak samo ta wypowiedź jest szokująca. Kolejną szokującą wypowiedź jest wypowiedź pana ministra, byłego ministra eurodeputowanego Radosława Sikorskiego, bo to idzie w świat. Chodzi o kwestię strzelania do... A to za chwilę, to za chwilę. Odłóżmy to na osobną kubkę, do tego wrócimy. Uważam, że odpowiedzialność polityczna polega na tym, żeby w tym trudnym czasie nie dawać sygnałów do wykorzystania przez stronę białoruską czy rosyjską. Niestety jakieś indywidualne animozje, jakieś być może właśnie sfery pomiędzy ministrami wybijają w tym momencie. To jest niepotrzebne, bo odpowiedzialność polityczna również za cały obóz polega na tym, że ja nie przychodzę tutaj po to, by się tłumaczyć za kolegę wewnątrz obozu, tylko powinniśmy rozmawiać poważnie o państwie, poważnie o zagrożeniach, a nie o tym, co kto powiedział, co powiedział Radek Sikorski, co powiedział Czaputowicz. To jest piaskownica i ja to mówię otwarcie i wprost. Mhm.
No dobrze, Piotr Borys, bo tu stanowiska polityków Platformy, Koalicji Obywatelskiej na tę wypowiedź reakcja nie była entuzjastyczna. No to na przykład Grzegorz Schetyna mówi, że no to jednak za daleko idące słowa. Ja uważam, że to jest skandaliczna wypowiedź. To znaczy tak odpowiedzialna osoba jak minister spraw zagranicznych, który pełni swoją funkcję w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, powinien ważyć słowa. To jest wypowiedź, która oczywiście ma swoje podstawy w fatalnej obecnej relacji MSZ-u. Przypomnę, że wiceminister Przydacz, później wezwanie polskiego ambasadora Cichockiego przez ministra spraw... W sensie, że zaproszenie, to chyba ma znaczenie. No to zaproszenie, ale to wszystko pokazuje, że dzisiaj z całej zbudowanej wielkiej pozycji Polski w pomocy Ukrainie, w tej ogromnym wysiłku, nie tylko finansowym, militarnym, ale także ludzkim, my nie potrafimy tak naprawdę znaleźć właściwego miejsca. I dzisiaj, kiedy minister Czaputowicz mówi tak ostre, myślę, że niepotrzebne, nawet skandaliczne słowa, kiedy krytykuje go także były minister Waszczykowski, pokazuje to, że właściwie nasza dyplomacja jest absolutnie nieskuteczna. Ten rząd oczywiście zawalił dzisiaj wielki problem kryzysu zbożowego, zamiast stworzyć właściwe korytarze transportowe, spowodował, że dzisiaj mamy trudności także w polskim rolnictwie. Nie potrafi tak naprawdę skutecznie prowadzić tego dialogu, tak dobrze zbudowanego przecież przez te relacje ponad roku wojny z Ukrainą. I właśnie wszystko to, co zbudowaliśmy, może być zmarnowane. To jest nieudolność rządu. Dyplomacja musi być bardzo oszczędna w słowach i bardzo skuteczna w działaniu. I widać, że tutaj to pokazuje tak naprawdę taką w pigułce działania PiS-u. Wielkie słowa, a potem wszystko marnujemy. I myślę, że także ten odcinek dyplomacji ma dzisiaj taki bardzo zbliżony do tego charakter. Jedno pytanie pomocnicze, bo pan poseł wspomniał o Radosławie Sikorskim, ale jak się rozwijał ten kryzys z Ukrainą, to Radosław Sikorski takiego tweeta napisał, czy stosunki z Ukrainą, takie pytanie w tweecie, czy stosunki z Ukrainą też zepsują? Tak jakby dał wyraźnie do zrozumienia, że winą za ten cały kryzys, czy to chwilowe wahnięcie, miejmy nadzieję, obarcza rząd Prawa i Sprawiedliwości i później następny wpis był taki, czy sugestia, że to jest robione na potrzeby wyborcze. No tak, ale zwróćmy uwagę... Czy pan się z tym zgadza? Znaczy zgadzam się, dlatego że właściwie wszystko, co jest elementem dzisiaj... Czyli rozumiem, że krytykuje pan ostrość słów Czaputowicza, ale z sensem słów podobnym... Ja uważam, że brakuje tutaj przezorności i długofalowego myślenia, czyli odpowiedzialności państwa polskiego. Jeżeli dzisiaj zachowania dyplomacji w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości nie są w stanie skutecznie zabezpieczać polskich interesów, tych dzisiejszych w relacji z Ukrainą i tych późniejszych także po wojnie, bo pamiętajmy, że... A nie ma pan wrażenia, że Sikorski i Czaputowicz mówią to samo, tylko innymi słowami? No tak, a dlatego powiedziałem na początku, że... No, można się zgadzać i nie zgadzać. Nie zgadzać z Czaputowiczem, a zgadzać z Sikorskim? No wie pan, słowa, które brzmią tak mocno w ustach ministra spraw zagranicznych, przecież tego słucha cały świat. Każdy minister spraw zagranicznych, jeżeli chodzi o kwestie w materii, które się powiada, powinien być niezwykle oszczędny w słowach i może to subtelnie powiedzieć. O tym, że oczywiście PiS wykorzystuje tę sytuację zupełnie wyłącznie politycznie, nieskutecznie dla pozycji Polski, ale to jest wynik tak naprawdę ogromnego chaosu i działania z dnia na dzień, a nie przezorności długofalowej. Natomiast nie powinny padać tak ostre słowa, jak w przypadku pana ministra Czaputowicza, bo to jeszcze mocniej wzmaga ten konflikt, który został dzisiaj rozpoczęty przez Przydacza w relacji polsko-ukraińskiej. My naprawdę powinniśmy dzisiaj zachować ogrom spokoju, zabezpieczać polskie interesy, ale także nie niszczyć tego wszystkiego, co zostało zbudowane w relacjach ponad roku wojny. No też wydaje mi się, że pan Czaputowicz się tutaj mocno zagalpował, zwłaszcza w tych swoich alegoriach. Tam pojawiały się różne zwierzęta, lwy, lisy, hieny, szakale, kuny, jenoty. Prawda? Czegoż tam nie było? Kun nie było, ale... Trudno, szczerze mówiąc, zrozumieć te rozróżnienia pana Czaputowicza, co on tam do końca przez to rozumie. Wydaje mi się, że trochę myli w takie fakt, że stosunki międzynarodowe często bywają oparte na różnych szorstkich tam relacjach, wcale nie zawsze są miłe i to nie powinno aż tak bardzo niepokoić nas, nakręcać oczywiście, że zdarzają się niezręczności. Ale pod warstwą tych słów ostrych był sens taki, że odpowiedzialność jest po polskiej stronie, że niepotrzebnie się domagamy pewnych spraw, że to nie jest ten moment, ten czas. Pan się z tym zgadza?
Oczywiście to jest bardzo trudne do nawigowania taka sytuacja, bo z jednej strony zawsze można zostać oskarżonym o to, że się próbuje wykorzystać bardzo trudną sytuację sąsiada, żeby coś na nim wymóc, a z drugiej strony no, trzeba zabezpieczać swoje interesy. I to i właśnie ta szorstkość jest jednak wbudowana w politykę międzynarodową, bo każde państwo zabezpiecza przede wszystkim swoje interesy. Polityka międzynarodowa zawsze ma charakter transakcyjny, a nie oparty na jakichś romantycznych zrywach czy wartościach, wbrew temu, co się czasem twierdzi. Więc oczywiście należy to robić w miarę możliwości delikatnie, żeby nie narobić więcej szkód niż pożytku, ale o te interesy należy się mimo wszystko taktownie upominać w ten czy inny sposób, zwłaszcza jeśli się prowadzi politykę taką, jak my prowadzimy, czyli no jednak z dużym zaangażowaniem wspiera się sąsiada. Oczekiwanie jakiejś tam wdzięczności niczym nagannym w polityce międzynarodowej nie jest, a istnieje no niezerowe ryzyko, że my tu się prawda, będziemy poświęcać, a potem korzyści zgarnie ktoś inny, bo jak przyjdzie pokój, to Ukraina pójdzie jednak się sprzymierzyć z Niemcami, a nie z Polską. Więc oczywiście powinniśmy starać swoje interesy zabezpieczyć. Ale krótko, bo... Znaczy ja widzę tutaj jeszcze jeden element. Znaczy, tak ostre słowa skierowane do zachowania rządu Prawa i Sprawiedliwości pokazują też obraz takiej braku odpowiedzialności tej władzy za ten bieżący kryzys, który jest jednak w relacjach polsko-ukraińskich, wywołanych tak naprawdę takimi, tymi szorstkimi słowami i niepotrzebnymi relacjami. Cały czas nie rozumiem. Czy pan uważa, że były minister powiedział prawdę, czy... Nie, czy odpowiem. Nie? Były minister nie powinien nigdy użyć takich słów. Nigdy. Dlatego że uważam, że... Okay. To jest po pierwsze. Natomiast to, że dzisiaj sytuacja relacji polsko-ukraińskich została absolutnie podważona i w dużej części zmarnowana to, co budowaliśmy przez nieodpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest fakt. Dlatego uważam, że to tylko pokazuje, jak mocno ten obóz PiS-u jest dzisiaj podzielony, niekonsekwentny i mało profesjonalny. Ja bym to ocenił bardziej obiektywnie. Uważam, że dwóch byłych ministrów, nie dawałbym palmy pierwszeństwa jednemu czy drugiemu, dwóch byłych ministrów zachowuje się nieodpowiedzialnie, po prostu budując narrację jakichś załamanych relacji, jakichś, nie wiem, zaprzepaszczonych szans, jakiejś krzywdy, budowania na krzywdzie Ukraińców. Przecież powiedzmy sobie wprost, i państwo, i obywatele, którzy są po każdej ze scen politycznych, pomagali. Obywatele polscy pomogli Ukraińcom najbardziej w Europie. To jest niepodważalne. Więc z drugiej strony mówienie o tym, że Czaputowicz i jakby windowanie go do pozycji dzisiaj premiera czy jakiegoś prezydenta Rzeczpospolitej, a jednocześnie niepodkreślanie też wagi poważnego dyplomaty międzynarodowego, jakim jest Radek Sikorski, który również pozwala sobie na pewne akcje i sformułowania, nawołując, być może wywołując... obu, wsadza ich do jednego worka. Nie, jakby chodzi mi o to, że to jest dwóch byłych wiceministrów i uważam, że dwóch byłych ministrów. I jeżeli jest sytuacja, w której powinni zachować wstrzemięźliwość w osądach, to nie myliłbym pojęć. Bo pan poseł winduje jednego, a o drugim nic nie mówi. Za chwilę mam nadzieję, że przejdziemy... Uważam, że słowo szmalcownictwo było grubo przesadzone. Było przesadzone i to nie powinno być... Wywoływanie III wojny światowej i strzelanie do helikopterów, to jest mocne czy to jest słabe? Ja za chwilę. No to wie pan, to porównajmy. Tutaj, koledze, to wydaje mi się, że różnica jest taka, że po prostu do nieodpowiedzialnych wypowiedzi Sikorskiego już się wszyscy przyzwyczaili, ja do Czaputowicza jeszcze no, nie. No być może. W takim razie teraz druga część, porozmawiamy o bezpieczeństwie. Premier był w Przesmyku Suwalskim, padły tam różne słowa, o których będziemy też dyskutować, no i pojawił się ten dylemat, strzelać czy nie strzelać. Granice Polski i granica Litwy to są granice wolnego świata powstrzymującego napór przed despotią ze wschodu. Rosja i Białoruś zresztą zwiększają napór na granice, zwiększają liczbę swoich prowokacji i musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła. Z całą pewnością musimy się liczyć z prowokacjami, szczególnie w roku wyborczym. Te helikoptery latały po polskiej stronie przez 10 minut. No to było mnóstwo czasu, żeby je zestrzelić. Mieliśmy efy podnieść i zestrzelić te helikoptery? Te helikoptery powinny zostać natychmiast zestrzelone. To była trwająca bardzo krótko prowokacja i tylko ktoś skrajnie niemądry mógłby się na to nabrać, czyli kazać strzelać prawdziwymi pociskami. Oczywiście
Putin i Łukaszenka by się z tego ucieszyli. Prowokacje są i pewnie będą, bo oni są bezradni. Łukaszenka mówił nie tak dawno temu, że on liczy na zmianę władzy w Polsce, liczy na to, że się pojawi Tusk, że będzie człowiek, z którym się będzie mógł dogadać. Zaczniemy od strzelania. I do pana pytania, bo dwóch poważnych polityków opozycji, którzy zapowiadają, opozycja zapowiada, że rząd koalicyjny, no to rozumiem, że jak dojdzie do zmiany rządu, to będziecie strzelać. Ja myślę, że przede wszystkim powinny zadziałać procedury i takie procedury w Wojsku Polskim i w NATO są, co w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez obce wojska. Radosław Sikorski nie mówi o procedurach. Ja nie odpowiem. Będziemy strzelać. Ja powiem, ja szczerze nie wiem, jak powinno się Wojsko Polskie zachować, ale w tej sytuacji jakby staliśmy się trochę zewnętrznie pośmiewiskiem. Z jednej strony rząd pręży muskuły, mówi, jak jesteśmy świetnie uzbrojeni, wydajemy 100 miliardów złotych na uzbrojenie, a tymczasem ochrona przeciwlotnicza w Polsce nie istnieje. Przepraszam, to też sezon leśny, który... Zadeklaruje pan, że nowy rząd, jeżeli powstanie, po wyborach się zmieni, to będzie strzelał. Przede wszystkim... Czy ma pan jednak pewną wątpliwość? Czy można taką rzecz rzucić w przestrzeń? Polski rząd zachowa się zgodnie z procedurami, takimi, jakie wymagane są w państwie... Czyli procedury, a nie strzelanie. Przepraszam, w państwie... Bo te procedury zakładają, rozumiem, ostrzeżenie, strzał jakiś tam powietrze. Podejrzewam, że ani pan, ani ja, ani nikt z nas w studiu nie wie, jakie są procedury w przypadku naruszenia... Będą eksperci w drugiej części się będziemy... Więc to po pierwsze. Po drugie, nie może być tak, że w przypadku rakiety pod Bydgoszczą, balonów, które przeleciały przez Polskę i tych helikopterów, Wojsko Polskie i opinia publiczna dowiaduje się od Polaków, którzy byli na grzywach. Pan, wie pan, że to jest niepoważne. Że pana partyjny kolega i także kolega z PSL-u, pan Zgorzelski, poszli za daleko i że to uprościli, że tak powiem, sytuację. Nie wiem, być może uważają, że Wojsko Polskie i ochrona polskiej przestrzeni jest tak ważna, że powinno Wojsko Polskie użyć stosownych środków, w tym między innymi strzałów. Ja nie wiem, powiem szczerze, chciałem odpowiedzialnie odpowiedzieć, nie wiem, jakie są procedury wynikające z tego typu zachowań. Ja rozumiem ich wypowiedź jako taką, która domaga się od ministra obrony narodowej i od Wojska Polskiego reakcji. Nie może być tak, że to Polacy dowiadują się o wszystkim, Polacy informują, a Wojsko Polskie milczy. I za chwilę będzie próba przerzucenia odpowiedzialności znowu na Wojsko Polskie. Od dawna mówimy, że Błaszczak powinien być odwołany, bo jest zbyt dużo incydentów dziurawego polskiego nieba, kiedy w momencie, Norbert kiedy Kaczmarczyk być może... Kręci głową i się uśmiecha. Być może kiedyś będziemy mieli prawdziwe zagrożenie, a Wojsko Polskie nie zareaguje. Nie ma co uproszczać. Poważni polscy politycy, były minister, dyplomata i drugi polityk, poważny polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli Radek Sikorski plus pan Marek Sawicki powiedzieli coś, co zawsze spędzało sen z powiek wyborcom. Pamiętam, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zawsze straszyła, że jak do władzy dojdzie Zjednoczona Prawica w 2015, to wywoła trzecią wojnę. To na pewno w Polsce będzie wojna, więc to są, widzicie panowie, różnica między nami polega na tym, że ja doceniam wartość tych polityków międzynarodową, jako dyplomatów. To nie jest, że on sobie pomyślał. Facet powiedział, jeden i drugi, że powinniśmy strzelać. Czy to jest tak? Jeżeli rakieta pod Bydgoszczą byłaby ustrojona. Ja panu nie przeszkadzałem. To jest trochę tak, jakby uprościmy. Jak ja bym panu redaktorowi nabluzgał, to czy pan redaktor powinien mnie uderzyć? Czy to jest pokaz siły czy słabości? Uderzenie zawsze jest pokazem słabości. Jeżeli widzimy dwie osoby, które dyskutują i nagle dochodzi do rękoczynów, to ta osoba pokazuje swoją słabość. Atak na i wywołanie trzeciej wojny światowej na terenie Polski, to jest być może marzenie Platformy Obywatelskiej, żeby doprowadzić do wywrócenia stolika. Pan zmienia słowa swoich kolegów. Oni nawoływają, żeby strzelać. Oni się Pan rozumie bezpieczeństwo Polski? Pan rozumie wojnę światową? Pan to rozumie? Pan o Waszczykowskim, o Czaputowiczu mówi, że po prostu jest konflikt, są nieodpowiedzialni, a z drugiej strony mówi pan, że Sikorski to coś sobie pomyślał. Panowie, nie zakrzyczy pan tego. Nie wolno w ten sposób. Nie zakrzyczy pan rzeczywistości. Naruszono przestrzeń powietrzną. Powiedział, żeby strzelać. Piotr Borys.
Naruszono po raz kolejny naruszono przestrzeń powietrzną. Nie wiedzieliśmy, czy helikoptery nie były uzbrojone. Głowica, rakieta pod Bydgoszczą mogła być uzbrojona. Chodzi o bezpieczeństwo nasze. Jeżeli mamy dziurawe niebo, bo nie potraficie stworzyć ochrony przeciwpowietrznej, to znaczy, że następnym razem może pójść do tragedii. Chcieliście rozebrać mur, okazuje się, doprowadzić do wejścia i całe wasze prężenie, ale proszę mnie przerwać. Panowie, bo Dobromir Sośnierz chyba będzie musiał, że tak powiem, rozdać. Jeżeli trzeba, to olej na wzburzone fale tutaj. Panowie, ochrona polskiej jest ważniejsza. Czyli strzelać do dwóch śmigłowców. Dobromir Sośnierz. Dobromir Sośnierz. Następnym razem zaczy się tragedia. Wy powiecie, że... Dzwoneczek by się przydał. Dobromir Sośnierz. Katastrofa. Może trochę was pogodzę. Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście uderzające jest to, jak Platforma i jej politycy się miotają od ściany do ściany, bo właśnie jeszcze niedawno chcieli tam dokarmiać atakujących nas imigrantów, teraz od razu strzelać. Myślę, że jedno i drugie jest przesadą. Wydaje mi się, że na przykład strzał ostrzegawczy mógł być dobrym rozwiązaniem pośrednim. Poderwanie myśliwców na przykład. Ale z dwojga złego, jeśli już mielibyśmy, które głosy z Polski bardziej są szkodliwe, czy ten głos pana Kaczmarczyka, który mówi, że nie będziemy strzelać na pewno i tutaj głos pana Sikorskiego, że będziemy strzelać, to wydaje mi się, że lepiej, żeby Rosjanie myśleli, że będziemy strzelać, niż że na pewno nie będziemy strzelać, bo nic gorszego niż takie państwo, co do którego inne państwa są przekonane, że ono nie będzie strzelać. Otóż powinniśmy co najmniej trzymać w niepewności tych, którzy naruszają naszą przestrzeń graniczną, czy będziemy strzelać, czy nie będziemy strzelać. Żadnych deklaracji, że nie będziemy strzelać, być nie powinno. Wydaje mi się, tylko że w tym przypadku można było... Z czego strzelać, a to zdaje się nie było. Dobrze, żeby nie było zbyt wielu chętnych na takie misje. Nie wierzę też, żebyśmy wywołali... A ja zapytam to, o co pytałem pana posła, czy... Bo to w sumie możliwe, że Konfederacja będzie tworzyć rząd. Jak nie teraz, to być może za pół roku po wyborach. Tak tutaj Przemysław Wipler mówił, że jest taki wielki plan, 30%. No jak 30%, no może nawet premiera będziecie mieć. To rząd ewentualny Konfederacji będzie strzelał do takich przelatujących przez granicę różnych maszyn, czy procedury, właśnie, czy nie będzie strzelał? Wydaje mi się, że w ogóle niedobrze jest czynić takie publiczne deklaracje, tylko trzymać w niepewności naszych ale Polacy może chcą wiedzieć. Nie być w niepewności. Dobrze, że nasz przeciwnik nie wiedział, co my dokładnie zrobimy. Na pewno nie należy tego zostawiać tak, jak zostało zostawione, że nic się nie stało. Tak? No, co najmniej jakieś strzały ostrzegawcze powinny lecieć, a najlepiej takie, żeby oni nie wiedzieli, że zaraz nie oberwą. Mhm. Ja myślę, że... To jeszcze tylko, proszę bardzo, ale chcę kolejną rzecz. Żebyśmy, szanowni państwo, po raz kolejny potraktowali te incydenty jako prawdziwe zagrożenie. Znaczy, jeżeli trzykrotnie niebo polskie jest zagrożone. Mówię głównie o tej rakiecie pod Bydgoszczą, znalezioną pół roku dopiero przez przypadkowych spacerowiczów. Podobnie stało się z helikopterami. Przecież to zwykli polscy obywatele spacerujący po lesie nagrali materiał, który stał się po prostu wstrząsnął tak naprawdę Wojskiem Polskim. Nasza ochrona przeciwlotnicza nie działa. Z 8 zaplanowanych baterii Patriot mamy co najwyżej 2. Z 8 w 2015 roku. To Patrioty by nie zadziałało. I to wszystko, ale przepraszam, zarówno system Narew, jak i system Wisła powinien zadziałać. Dzisiaj widzimy, że 3 incydenty powinny dać nam przynajmniej wielki znak zapytania, czy polskie niebo jest chronione. I dlatego mówię o tym, żeby przestał PiS prężyć muskuły, bo mówi o tym, że wydaje 100 miliardów złotych na uzbrojenia. Strzelać. Kupujemy 1000 czołgów z Korei, 50 myśliwców, a nie potrafimy chronić polskiego nieba. Przynajmniej poderwać myśliwce, postawić to wszystko w stan gotowości. Być może, jak pan mówi, nawet dać strzał ostrzegawczy. Są procedury skuteczne działania. Co ma pomyśleć dzisiaj Putin czy Łukaszenko, jeżeli trzykrotnie można wedrzeć się bezkarnie w polską przestrzeń powietrzną i nie podrywamy nawet myśliwców. To jeszcze chcę zapytać jedną rzecz, bo premier mówił na granicy, że spodziewa się więcej takich incydentów, więcej prowokacji, że ponad 4 tysiące liczy grupa Wagnera, która tam jest na Białorusi, czy w Białorusi. I też mówił, że też padło nazwisko Donalda Tuska, który no, zdaniem premiera no, by się dogadał z Łukaszenką, a przynajmniej Łukaszenka twierdzi, żeby się dogadał z Donaldem Tuskiem. Taka wypowiedź rzeczywiście była. Czy w tej sytuacji pojawiający się Donald Tusk w wypowiedzi premiera nie jest jednak pewnym zgrzytem? No bo jednak chodzi o bezpieczeństwo.
A to jest wypowiedź chyba kampanijna, nie? Chodzi o bezpieczeństwo i to pokazuje prawica, Zjednoczona Prawica od 8 lat, że rzeczywiście na to bezpieczeństwo stawia. Gdybyśmy mieli rząd PO-PSL, dzisiaj byśmy strzelali, a jeszcze 9 lat temu przyjmowalibyśmy islamskich imigrantów w ramach relokacji i nie budowalibyśmy zapory i muru na granicy z Białorusią, wpuszczalibyśmy ludzi i potem mówilibyśmy: słuchaj stary, odłóż tutaj kałasznikow, kamienie, granaty i może będziesz pracował na taksówce albo w markecie. Jakby to jest rzeczywistość, którą widzi Platforma Obywatelska. Inaczej jest w wojsku, to generałowie podejmują decyzje, a nie politycy w studiu. Wy mówicie, wasi ważni politycy, żeby strzelać. Z drugiej strony chcecie doprowadzić do destabilizacji państwa, wpuszczając islamskich imigrantów, mówiąc o tym, że oni nam nie zagrażają, że po prostu oni zdecydujemy jako służby polskie, co oni będą w Polsce robić. Nie, przyjmujemy uchodźców wojennych z Ukrainy. Dobrze, ale powie pan, się budujemy dobrze, bezpieczeństwo. Ale nie idźmy tak daleko. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, tak? No właśnie, czy to, co premier mówi, nie wiem, szanowni państwo, drodzy rodacy, czy to dobrze, że Łukaszenka widzi w panu Tusku swojego ewentualnego rozmówcę. Zresztą to, ale to powiedział Łukaszenka. No tak, to powiedział, ale premier się powołuje na to. To jest panie redaktorze, wszystko jest polityką, wszystko. Więc jeżeli idziemy w kierunku tak naprawdę ważnych rozgrywek dla państwa polskiego, obywatele muszą widzieć, czym będą mieć do czynienia z facetem, który jako premierem, który będzie się dogadywał z Łukaszenką i oni mu kibicują, przyklaskują i może w sytuacji kryzysu Ukraina upadnie, bo Tusk dogada się z reżimami, bo wpuści islamskich imigrantów, doprowadzi do wojny domowej w Polsce. Ludzie muszą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Tusk doprowadzi do wojny domowej? Ja uważam, że dzisiaj byłaby wojna domowa w Polsce, bo nie byłoby zapory na granicy z Białorusią. Imigranci i uchodźcy z Ukrainy, doprowadziłoby to do wojny domowej. Więc to jest niebezpieczne dla Polski. Widzi pan takie zagrożenie? I to ja zacytuję tę wypowiedź z grudnia 2021 roku Łukaszenki. Tam opozycja przybiera na wadze. Zresztą wraz z przybyciem Tuska, to jest silny polityk, będzie z kim rozmawiać. Polacy nie są łatwymi ludźmi. Każdego polityka zmuszą do robienia tego, co im odpowiada. Ja myślę, że wypowiedzi Łukaszenki, Putina i innych zresztą w ogóle polityków zagranicznych należy czytać przede wszystkim w kontekście tego, co oni chcieli osiągnąć tymi wypowiedziami. No, niekoniecznie są szczere te wypowiedzi. One są na przykład obliczone na wywołanie zamętu w danym kraju, żeby ludzi skłócić, żeby ludzi poróżnić i nie wszystko trzeba aż tak dosłownie traktować. Tak samo jak te działania Rosji też należy, czy tam Białorusinów, czy to naruszenie naszej przestrzeni powietrznej. No po co oni to robią? Tak? No, oni, no, łatwo się domyślić, po co to robią. No, chodzi o to, że my wysyłamy swój sprzęt na Ukrainę i próbują wywołać w nas poczucie niepewności, czy oni tu czasem nie wejdą, żebyśmy przestali to robić. Bo to, o co im naprawdę chodzi, to nie jest o to, żeby nas atakować, bo tego oczywiście nie zrobią i nie należy dać się na to nabrać, tylko chodzi nas o to, żebyśmy skłonić nas do tego, żebyśmy nie robili tego, co dla nich najbardziej niekorzystne i niebezpieczne, czyli do zbrajania Ukrainy. Panie, po prostu pośle, nie należy się tak tym ekscytować. Należy przejść na wojna tego domowa? Wystrzelić tam parę strzałów. Będziemy mieli wojnę domową za Tuska? Nie, chyba nie. Chyba. Chyba wojny domowej nie. No, wydaje mi się, że to są... To, no, PiS i Platforma żyją z tego, żeby rozniecać przeciwko sobie historyczną reakcję w swoich elektoratach. No ale chyba coraz mniej ludzi się na to nabiera i stąd chyba właśnie rosnące poparcie Konfederacji. Ludzie mają dość tej histerii takiej obrzucania się błotem z jednej i z drugiej strony, takiego przekrzykiwania, jak tu mieliśmy przed chwilą do czynienia. Piotr Borys. Ja myślę, że nawet nie chodzi o słowa Łukaszenki czy Putina, czy propagandy jednego czy drugiego dyktatora, ale to, dlaczego polski premier wykorzystuje ich słowa w walce wewnętrznej. Otóż premier polski pojechał na granicę białoruską do przesmyku Suwalskiego po to, żeby przede wszystkim przykryć olbrzymią niekompetencję ministra obrony narodowej, kolejne naruszenie tej przestrzeni powietrznej, kolejny raz dziurawe niebo i po prostu stan... No tak, tylko że eksperci uważam, mówią, że takie rzeczy się mogą zdarzać, że zawsze na granicach, w konfliktach toczy się wojna psychologiczna, może dochodzić do wielu prowokacji. Jest pytanie, jak na to odpowiemy. Czy odpowiemy to alarmem ludzi, którzy wysyłają SMS-y i zdjęcia, a Wojsko Polskie nie reaguje? Czy adekwatnie do sytuacji sprawnym polskim wojskiem i sprawną administracją rządową? Tutaj nawet nie chodzi o to, że premier się tak zachowuje, ale również chodzi o to, jaka jest reakcja bezpośrednio po takich incydentach. Otóż przez długi czas nie było żadnej reakcji, zwróćcie państwo uwagę, sprawa
miała być zatuszowana, podobnie jak w przypadku... Tak, to wiemy. To nie wracajmy już tak głęboko do przyszłości. Mówię o tym, tak, że w tej sprawie zarówno ani premier, ani wojsko nie zdało rezultatu i myślę, że z tego musimy wyciągnąć daleko idące konsekwencje, bo prawdziwie Polacy mogą się za chwilę zacząć bać, czy jesteśmy gotowi na dużo poważniejsze incydenty, które mogą nastąpić po stronie Polski. Czas powoli dobiega końca. Chcę państwa, panów jeszcze zapytać o Komisję do Spraw Wpływów. Prezydent podpisał tą znowelizowaną, poprawioną, niektórzy mówią niepoprawioną, bo tego się nie da poprawić, ale ustawę o tej komisji. Mamy posiedzenie Sejmu za 2 tygodnie, niespełna 2 tygodnie. Czy jest już skład tej komisji? Wszystko wiadomo, wszystko jest dopięte, będzie wybrane na najbliższym posiedzeniu, czy nie ma pan takiej wiedzy? Panie redaktorze, mam nadzieję, że to się w końcu stanie. A pan nadzieje, czy nie ma pan wiedzy? Chcę, żeby to się stało, więc jakby odciągane jest to w czasie już od kilku tygodni. Ta komisja powinna pracować i pokazywać rosyjskie wpływy w Polsce. To jest komisja ekspercka, nie złożona z parlamentarzystów, więc jest to... Ale wybierana przez parlamentarzystów, przez sejmową większość. Sejm wybiera również, obywatele wybierają w wyborach proporcjonalnych, więc jest to pewnego rodzaju reprezentacja. I ta reprezentacja ma rzeczywiście pokazać, czy ma pan wiedzę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ta komisja zostanie... Znaczy wiedzę. No panie redaktorze, jeśli miała być powołana w najbliższym czasie, a jeszcze nie jest, to najbliższe posiedzenie, które jest posiedzeniem dodatkowym jest na pewno ku temu adekwatne. Trzeba pokazać te wpływy rosyjskie, bo pokazują ostatnio chociażby materiały, doniesienia prasowe, że bezpieczeństwo Polski dla polityków opozycji, w tym przypadku dla wspomnianego Donalda Tuska, opierało się na innych granicach niż granica z Białorusią. Sam Donald Tusk mówił, że nie powinniśmy budować zapory i mury i powinniśmy Polskę bronić granicach. Że powinniśmy bronić Polskę nie w granicach. Zostańmy przy komisji, bo za chwilę się nam rozejdzie, czasu jest niedużo. Jest to na pewno kuriozalne. Jedno pytanie takie, bo nie ma pan wrażenia, że trzeba by szukać na przykład, trochę może będzie to zaczepne, ale w sumie w Konfederacji wpływów rosyjskich, bo jak czytam niektóre wypowiedzi, czy słyszę niektóre wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego i na przykład przypominam sobie, że w 2014 roku odwiedził okupowany Krym przez Rosję, to pytanie do pana Dobromira Sośnierza, czy nie ma pan wrażenia, że w swoim środowisku ma pan rosyjskie wpływy? Wydaje mi się, że pan sobie, redaktor, może sam łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy gdyby był tutaj koordynatorem rosyjskiego wywiadu, to właśnie takich współpracowników by szukał jak Janusz Korwin-Mikke. Wydaje mi się, że Janusz Korwin-Mikke jest kontrowersyjnym publicystą i raczej jeśli Rosjanie chcieliby wywierać wpływ, to nie w ten sposób. Nie ma pan wrażenia, że te poglądy, które prezentuje, te kontrowersyjne, czy Grzegorz Braun, czy Janusz Korwin-Mikke są... Czasami z przekory, natomiast... Nie przeszkadzają panu? Na pewno nie. No, dobrze pan wie, że ja akurat jestem wśród tych, którym te wypowiedzi przeszkadzają, no ale też nie bez powodu następują pewne zmiany w Konfederacji. W tej chwili to Sławomir Mentzen zastąpił Janusza Korwin-Mikkego na stanowisku prezesa partii Nowa Nadzieja. Tak? Więc myślę, że te głosy również w Konfederacji budzą pewien dystans. Oczywiście one są i też się z nimi nie zgadzam, natomiast nie sądzę, że są wynikiem pewnej inspiracji, tylko skłonności do przekory pana Janusza, który lubi po prostu... Piotr Borys, minuta. Powstanie ta komisja? Myślę, że ta komisja może powstać. Posłowie PiS, jak słyszymy, nic nie wiedzą, bo sztab i decyzje są gdzie indziej. Myślę, że nawet jeżeli powstanie, nie będzie miała już wielkiego... Poseł suwerennej Polski. Oczywiście, nie będzie miała większego znaczenia, dlatego że jak widać te emocje już zupełnie nie istnieją, o ile jeszcze... Czyli bez znaczenia. Tak, kilka miesięcy temu PiS założył sobie, że ta komisja ma być jakim batem na Donalda Tuska, lidera opozycji, to dzisiaj widać, że te emocje są nieprawdziwe. Znaczy emocji nie ma, bo sprawa... Ale komisja powstanie. Komisja powstanie. Ma pan taką teorię, że 14 zostanie ogłoszony termin wyboru? Zakładam nawet, że być może raport jest już napisany na Nowogrodzkiej, tylko że nie dajmy się w to wszystko włączyć. Po prostu dzisiaj Polacy widzą zupełnie inne problemy. Widzą problemy bezpieczeństwa państwa polskiego, widzą problemy inflacji. No i właśnie zacznie się kampania. Dlatego nie mogą te sprawy są istotne. Piotr Borys, jak najmniej kłamstwa. Dlatego nie mogą na was głosować, bo po prostu ze strony rządu i tej propagandy, tępej propagandy. Myślę, że w kampanii to wszystko pokażemy jeszcze bardziej. Jeszcze tylko jedno zdanie dodam, że gdyby były jakieś wpływy do udokumentowania, to na pewno politycy PiS już mieli dużo czasu w stronę Konfederacji, tak żeby to pokazać. A skoro nie pokazali, to chyba też dowód
dowód, że ich nie ma. Dobromir Sośnierz, Norbert Kaczmarczyk, Piotr Borys, to byli goście pierwszej części debaty dnia. W drugiej części eksperci porozmawiamy o bezpieczeństwie na wschodniej flance i w ogóle o bezpieczeństwie. Dziś w raporcie dnia. Najbardziej strategiczne miejsca w Polsce. Kampania wyborcza w internecie. Sprawdzamy, kto radzi sobie najlepiej. I niesamowita akcja ratunkowa. Robert Bernatowicz. Do zobaczenia o 21:00. Ostatnio często się pocę, miewam wahania nastroju, czuję się przemęczona. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzalne. Dlatego Klimea Forte łagodzi symptomy fizjologicznego spadku estrogenów teraz, jak i przez cały okres menopauzy. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Odważ się na maksymalnie nasycony kolor z oleją od Garniera. Bez amoniaku. 60% olejków w kremie koloryzującym, aby ułatwić wnikanie koloru w głąb włosów dla maksymalnie nasyconego koloru. Głębokie czernie, bogate brązy, intensywne czerwienie i świetliste blondy. Poprawa widocznej jakości włosów z każdą koloryzacją. I do 100% pokrycia siwych włosów z oleją. Teraz w promocyjnej cenie w drogeriach Hebe i na hebe.pl. Odkryj oleje bez amoniaku od Garnier Naturalnie. Po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką zmikronizowanej diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam Diohespan Max mamie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Mam już siwe włosy. Niedługo będę wyglądał jak tata. Zrób to co ja. Zmień szampon na DX2 przeciw siwieniu. To naprawdę takie proste? Srebrny szampon DX2 przeciwdziała siwieniu i pomaga przywrócić włosom ich naturalny ciemny kolor. O, widać, że stosujesz DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. No co? Też zmieniłem szampon na DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Są ludzie rozważni, wszystko mają dobrze przemyślane. Tak ciągle myślą i myślą. I są ludzie odważni. Oni nie myślą. Chociaż czasem powinni. A ty? Bądź rozważnie odważny. Zacznij inwestować, ale nie skacz od razu na głęboką wodę. Rozpocznij od 100 zł miesięcznie. Zaplanuj przyszłość dzieci i swoją emeryturę z mBankiem. What are we doing? Finding us some car. Oszust może wziąć pożyczkę na twoje dane, a następstwem niespłaconego długu może być nawet zajęcie majątku. Aby uniknąć wyłudzeń, załóż konto na BIG.pl. Dostaniesz SMS, gdy ktoś wystąpi o kredyt na twoje dane. Chroń siebie i bliskich. Włącz alerty BIG, to tylko 36 zł rocznie. California Summer w KFC. Teraz kubełek dla jednej osoby z wielką dolewką i sosem orange już od 14,99. Mega oferta. Kubełek dla jednej osoby z dodatkami tylko od 14,99. Tylko w KFC. Lubisz ruch? Dbaj o stawy i kręgosłup z ForFlex. ForFlex to jedyny preparat na rynku zawierający kolagen FortiGel, który wchłania się aż w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej. ForFlex. Ciesz się ruchem. Ciesz się życiem. Puk, puk. Razem wszystko jesteśmy w stanie. Męskie granie po latach spotkanie. Razem lepsze jest nawet spanie. Wyjdź do ludzi, bo jak nie, przyjdzie potwór i cię zje. Nie bądź jak zamknięte drzwi. Puk, puk. To nasz żyw. Masz kredyt we frankach? Zawrzyj ugodę z bankiem.
Ugoda jest szybka, pewna, oszczędza czas i nerwy. Więcej na stronie www.bankiwpolsce.pl/ugoda. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 500 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Pies dobrze się bawi, ale ja z moim bólem pleców nie za bardzo. Wypróbuj Dolgit. Ten żółty krem z apteki mnie pomógł. Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach. Dolgit, by szybko pozbyć się bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biegunka lub zaparcia, wzdęcia i ten ból. Jelito drażliwe, prawie nie wychodzę z domu. Mnie pomógł Ibesan. Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Wspomaga usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij po LactoControl przed posiłkiem. Zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Kiedy pojawia się ten nieproszony gość, prędko szukasz pomocy, kiedy powiesz sobie dość. Kiedy ból daje ci w kość, w głowie roi się jak w ulu. Trzy razy szybciej przynoszę ulgę w bólu. Wygrywam ten rejs, bo jestem szybszy od ciebie. Lecę jak rakieta, musisz szukać mnie na niebie. Ibuprom Max Rapid zwalcza ból trzy razy szybciej dzięki formule szybszego wchłaniania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ibuprom Max Rapid. Nic nie działa szybciej na ostry ból. Dobrego. Dobrego. Spróbuj dobrego w Żabce. Jedz smacznie i zdrowo. Płyn na przekąskę Foodini smacznie zielony tylko za 4,50. Dobre. Żabka, uwolnij swój czas. Znajomi przychodzą na grilla. Chciałbym jakoś błysnąć. Na grilla polecam pyszne kiełbaski i kiełbasy Morlin. Teraz loteria Morliny. Co tydzień do wygrania nawet 20 tysięcy złotych. Kup kiełbasę, graj o kasę. Szczęście często chodzi parami. Więc podziel się nim z bliskimi. Skorzystaj z szansy od losu i spraw komuś niespodziankę. Każda okazja jest dobra. Podaruj Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto. Dodaj życia swoim wnętrzom z nową ceramiczną farbą Dulux Ambiance Ceramic. Wyraziste i trwałe kolory w technologii HD. Przestrzeń w Twojej kuchni. Odkryj jeszcze więcej miejsca dzięki sprytnym produktom IKEA. Kupuj w sklepach i na IKEA.pl. Kinley, należy Ci się. Gdy służbowo podróżujesz, gdy radośnie pedałujesz, kiedy z wiatrem mkniesz przez miasto, gdy podążasz drogą własną. Żelki trawelki, dobrze mieć w zasięgu ręki. Smakosze. Poświęćcie czas na delektowanie się nowym gourmet Gold Succulent Delights. Wolno ważony, tak delikatny, tak soczysty, tak pełny smaku. Prawdziwa rozkosz. A czy rozkosz nie zasługuje, aby się nią delektować? Nowy gourmet Gold Succulent Delights Purina.
Wiesz, nieważne, czy wybierzesz lewego, czy prawego. Każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Wiesz, nieważne, czy wybierzesz lewego, czy prawego. Każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Ja mówię kasztelan, wy mówicie grill. Kasztelan? Grill! Kasztelan? Grill! Kasztelan? Grill! Na grilla racz waść wpaść. Debata dnia, część druga. I zgodnie z zapowiedzią eksperci, generał Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. I Marcin Samsel, ekspert bezpieczeństwa, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Też dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Zacznę może od pana generała. Panie generale, bo tu w pierwszej części, nie wiem, czy panowie słyszeli ten fragment, ale jeśli nie, to informuję, że polityków rozpaliło pytanie, czy polskie służby, polskie wojsko powinno do tych białoruskich śmigłowców strzelać, czy nie strzelać. Opozycja, część opozycji mówi, że tak, strzelać, a część, że nie. I rząd mówi, że to głupi pomysł. Panie generale, strzelać czy nie strzelać? Nam strzelać nie kazano, powiedziałby żołnierz w takiej sytuacji, bo przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem strzelanie do takiego środka powietrznego, jakim jest śmigłowiec, samolot, po pierwsze jest możliwe. I tu miał rację minister Sikorski, że byłoby to zgodne z prawem. Natomiast to strzelanie następuje po uprzedzeniu i po próbie wymuszenia lądowania, opuszczenia środka, opuszczenia naszej strefy powietrznej. W związku z powyższym należy przewidzieć, że gdyby nastąpiło takie zdarzenie, w którym nasi przechwytują, widzą i reagują odpowiednio, czyli zmuszają do opuszczenia polskiej przestrzeni powietrznej, to te śmigłowce by odleciały i nie trzeba byłoby strzelać. Natomiast gdyby nie odleciały, gdyby nadal kontynuowały loty, strzelanie byłoby w pełni uzasadnione. Czyli jest pewna procedura. Czy może pan powiedzieć, jaka to jest procedura? Co trzeba wykonać, żeby na końcu móc strzelać, żeby być, jak to się mówi, w prawie? Mówi o tym ustawa o ochronie granicy państwowej. To nie są tak naprawdę procedury wojskowe. To jest Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale ze zrozumiałych względów realizuje wojsko, bo w ustawie dla Straży Granicznej tak naprawdę wydawałoby się wpisano zadania na wojska. Procedura jest dość prosta. Najpierw trzeba rozpoznać środek powietrzny i być pewnym, że to jest środek obcy. Jeżeli to jest środek wojskowy, nie ma ustalania całej bardzo złożonej procedury celu, czy on jest terrorystyczny, czy nie. Jeżeli stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, natychmiast należy podjąć działania, które wymuszą na pilotach środka powietrznego opuszczenie granicy polskiej, albo lądowanie, albo inne zachowanie się zgodnie z decyzją naszej strony. Jeżeli to nie następuje, możliwe jest zestrzelenie takiego środka. A czy to musi poprzedzać jakieś strzelanie obok, czy od razu wojsko ładuje do celu? Nie, wojsko nie ładuje do celu. Wojsko najpierw uprzedza, łączy się, komunikuje się z pilotem. Jeżeli to nie następuje w przypadku pary dyżurnej, nie zawsze ta możliwość istnieje komunikowania się radiowego, łączność radiowa może być zakłócona, istnieją inne sposoby, ale nie ma strzałów uprzedzających. Do tego zmierzam, odpowiadam na pańskie pytanie. Można zestrzelić bezpośrednio po ostrzeżeniu. To teraz pytanie do Marcina Samsela. Czy pan widzi, że tutaj popełniono... lub opuścił strefę. Popełniono błąd, że no nie wiem, 10 minut tak się mówi, że te obiekty, te śmigłowce były w polskiej przestrzeni nad polskim terytorium. To było za mało czasu, wojsko nie stanęło na wysokości zadania. Jest tutaj o co się przyczepić? Klucz całego problemu, który mamy ze śmigłowcami białoruskimi, jest taki, że wojsko ma wiedzieć, pilnując tej granicy, wiedząc, że są tam ćwiczenia, ma wiedzieć, że dwa śmigłowce zbliżają się do polskiej granicy i ci piloci z automatu powinni dostać ostrzeżenie, że zbliżają się do polskiej granicy i naruszą polską przestrzeń powietrzną. To jest primo.
patrząc na komunikaty, które po prostu zostały wydane w dniu wczorajszym, kiedy ten incydent nastąpił, przedwczorajszym, to widać jasno. Wojsko Polskie nie zauważyło tych śmigłowców wtedy, kiedy one przekroczyły polską przestrzeń powietrzną. Wojsko ma wiedzieć, to jest podstawa. Ci piloci mają dostać ostrzeżenie. Jednym z takich elementów jest to, że ci piloci dokładnie też mieli włączone urządzenia. Ich urządzenia wskazywały, czy są namierzani, czy są na przykład przygotowywane środki obrony i jest możliwość ich zestrzelenia, bo jednostki powietrzne mają takie systemy. Więc dla nich by to było ostrzeżeniem, że tak, Polacy ich widzą i Polacy uznają ich za intruzów i czas opuścić tą przestrzeń powietrzną. Oni po prostu wlecieli, przetestowali to. Nic się nie wydarzyło. Po 10 godzinach dopiero niestety... Minutach. Polacy się dowiedzieli o tym, że taki incydent miał miejsce. To jest prawda, że cywile widzieli te śmigłowce. Aha, bo ja teraz nie zrozumiałem. 10 minut byli, a po 10 godzinach się dowiedzieliśmy oficjalnie, że to były białoruskie śmigłowce, które wleciały jeszcze z załogą rosyjską. Panie generale, a pan się, może tak zapytam, się wstydzi za polską armię? Jeśli chodzi o ten przypadek? Tak, tu się nie da... Przerzucać tylko politycznie i wskazywać palcem na polityków, ministrów. To są ewidentne błędy też wojska i z pokorą trzeba to stwierdzić. Ale jest jeszcze coś, na co mało kto, widzę, zwraca uwagę. Nawiążę do słów mojego przedmówcy. Wojsko powinno to widzieć. Natomiast ja dzisiaj przeczytałem ze zdziwieniem oświadczeniu ministra obrony narodowej, że minister zamierza kupić tam do tych działań systemy Bystra, które w Polsce są produkowane od 2019 roku. Jeżeli nie ma ich, tych lub innych podobnych do rozpoznania tego typu przelotów na niskich wysokościach, no to budzi ogromne zdziwienie, ponieważ od kilkunastu miesięcy pilujemy tej granicy jak źrenice oka. Zbudowaliśmy wielki płot, a przecież ponad płotem mogą przemieszczać się balony, motolotnie, najróżniejsze środki powietrzne, niekoniecznie samoloty. Czym w takim razie wojska rozpoznaje, skoro dzisiaj przeczytałem, iż minister obrony narodowej zamierza kupić systemy, które są w Polsce produkowane już od 4 lat. Trochę nam się tutaj to połączenie wiesza, ale za chwilę je poprawimy. Marcin Samsel. Ja tylko dodam to, co jako uzupełnienie do słów pana generała. Jeżeli w Polsce nie ma takich systemów, co jest nieprawdą, bo są mobilne zestawy przeciwlotnicze mają systemy od razu namierzania, systemy radarowe, to jest w tych modułach, chociażby system POPRAT. Natomiast jeżeli takich systemów tam nie było, to mówmy szczerze, jeżeli wiemy o tym, że Białorusini będą ćwiczyć, to należy rozstawić w takim pokryciu posterunki i patrole wojskowe, po prostu fizycznie. Brzydko mówiąc, lornetka, radiostacja, oglądasz, patrzysz, meldujesz i o takiej sytuacji. Nie może być czegoś takiego, że wojsko i obywatele dostają komunikat, że śmigłowce nie naruszyły przestrzeni powietrznej, po czym obywatele wysyłają zdjęcie i pokazują, nie, to nie jest prawda, to były białoruskie śmigłowce, latały nad naszymi głowami. A dopiero po, tak jak powiedziałem wcześniej, po 10 godzinach wojsko prostuje swoją wypowiedź i twierdzi, i jednak przyznaje rację obywatelom, mówiąc, że te śmigłowce wleciały polską przestrzeń powietrzną. Jeżeli mamy zapewnienia, że tam granica jest bardzo chroniona, że tam jest 20 tysięcy polskich żołnierzy, że są strażnicy graniczni, jest 500 dodatkowych policjantów, to znaczy, że stworzono jakiś system ochrony. Ale jeżeli ten system pozwala na wlecenie dwóch śmigłowców niezauważonych przez służby, a tylko przez obywateli, to znaczy, że ten system nie działa. To znaczy, że zarządzanie tym systemem, dowodzenie tym systemem, a przede wszystkim komunikacja w tym systemie nie funkcjonuje.
I tyle. To jeszcze zapytam panów o dzisiejszą wypowiedź premiera na przesmyku, czy w przesmyku suwalskim był Mateusz Morawiecki. Mu powiedział tak: Rosja i Białoruś zwiększają napór na granicę, zwiększają liczbę swoich prowokacji. Musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła. I także mówił o 4000 grupy Wagnera. No i teraz jest, to była taka sugestia, zresztą nie pierwsza, że ci, nie nazwę ich żołnierzami, no nie są żołnierzami, no najemnikami, tak? To może w ten sposób, że to jest zagrożenie realne dla Polski, ale z drugiej strony czytam chociażby Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że Wagnerowcy na Białorusi nie stanowią zagrożenia. Mówią też niektórzy polscy eksperci. Panie generale, jest się czego bać, czy nie mamy się czego bać, tylko trzeba być po prostu ostrożnym, jak w takich sytuacjach, no to normalnie się zachowywać. Dzisiaj to podbijanie bębenka, który powoduje straszenie jednak Polaków, jest niepotrzebne, ponieważ my mamy określoną sytuację i już tylko jedno zdanie dodając do tych dwóch śmigłowców, trzeba jednak robić to, co należy do zadań policji, wojska, Straży Granicznej. My mamy, produkujemy nie tylko systemy Bystra, tu w nawiązaniu do poprzednika, my mamy Poprad, systemy, mamy Pilice, my mamy systemy, które mogą to wszystko wykrywać i mogą oczywiście reagować. Te systemy Poprad były dzisiaj widoczne za premierem, na konferencji prasowej stały, zdaje się, w tle. I może dlatego zabrakło ich na granicy. Dokładnie, natomiast ściąganie tam kolejnych setek, a być może tysięcy żołnierzy, nic nie da, jeżeli ci, którzy tam są, nie będą wykonywali tego, co do nich należy. Bo tam nie jest potrzebna kolejna brygada czy kolejna dywizja żołnierzy, tylko ci, którzy tam są, żeby mieli odpowiednie wyposażenie i żeby robili to, co do nich należy. Wagnerowcy dzisiaj służą bardzo skutecznemu planowi Władimira Putina i Moskwy, zastraszaniu Polaków i zastraszaniu nie tylko Polaków, bo dzisiaj to jest zastraszanie też Niemców, być może także innych państw. Zastraszaniu jakimś wirtualnym na razie zdarzeniem, które może nastąpić na polskiej granicy albo w ogóle gdzieś na terytorium Polski. Myślę, że to nie jest dobrze, żeby tworzyć zdania, które dzisiaj jeszcze nie mają żadnych przesłanek, ponieważ Wagnerowcy są. Rzeczywiście należy się ich obawiać, ale nie panikować. Należy obawiać się na miarę ich zagrożenia. To jest grupa najemników, a nie Nils czy Polski Grom. W związku z powyższym tu nie ma potrzeby aż takiego uważania zagrożenia. Powodował za chwilę, że Polacy naprawdę zaczną naciskać na władzę, żeby przestać w tą wojnę w Ukrainie, bo się czujemy niebezpieczni. To służy obniżaniu chęci pomocy Ukrainie. Taki jest cel Putina. I jeżeli będziemy straszyć Polaków, a Niemcy swoich obywateli, a Francuzi jeszcze swoich, to Putin będzie osiągał swój cel. Nie róbmy tego. Dobrze, Marcin Samsel, to samo pytanie jeszcze dorzucę, bo już program się zbliża do końca. Jedno pytanie, czy zamykać granicę z Białorusią? Bo takie pomysły się pojawiły. Jako element sankcji nałożonych na Łukaszenkę i reżim putinowski, tak, ona jest nieszczelna i między innymi Białoruś służy do łamania sankcji nałożonych na Rosję, więc to jest jakiś element ukarania, chociażby właśnie za te wjazdy śmigłowców białoruskich. Jest to jakiś element ukarania reżimu Łukaszenki. Natomiast co do grupy Wagnerowców, mówmy szczerze, prawda jest taka, że przede wszystkim oczywiście jest grupa nawet więcej, bo jest, jak się szacuje, około 5000 już Wagnerowców. Obóz ich jest szykowany na 20 tysięcy, ale to są namioty rozłożone. Natomiast podstawową informacją, jako dzisiaj, powinniśmy przekazać wszystkim. Wagnerowcy są rozbrojeni. Tam nie ma żadnego ciężkiego sprzętu. Czy mają ciężki sprzęt w postaci koparek, który przywieźli 17 i sprzętu budowlanego, który przywieźli 17 lipca na poligon w Osipowiczach, gdzie budują glinianki
i bunkry, które jak się szacuje będą służyć albo do przezimowania na tym poligonie części wagnerowców, albo po prostu będą wykorzystywane w ramach ćwiczeń do ataków, do symulowania ataków na przykład na okopy i umocnienia wroga. Natomiast wagnerowcy poza lekkim uzbrojeniem nie mają na Białorusi żadnego ciężkiego uzbrojenia. Tam nie ma pojazdów opancerzonych, tam nie ma czołgów, tam nie ma wyrzutni rakiet tego systemu. Przywieźli tam kilkadziesiąt kontenerów i tak naprawdę wszystkie wielkie transporty, o których mówi premier Morawiecki, to tak naprawdę były łazy 452 zwane bochenkami, bo tego ściągnęli tak naprawdę najwięcej, bo oni tym po prostu przyjechali z Rosji i zostali tam wysłani. Więc to nie jest grupa, po drugie, to nie jest ta grupa najemników, o której dzisiaj wspominał premier, która pokazała się w raporcie Brytyjczyków mówiących o tym, że grupa Wagnera została niedoszacowana. Dzisiaj to nie jest już grupa byłych specnazowców, to nie jest grupa byłych najemników, komandosów z doświadczeniem wojskowym w wielu służbach, w wielu krajach, w tym w Legii Cudzoziemskiej. W Wagnerowcach od parę lat temu jeszcze służyli Polacy, którzy mieli chociażby doświadczenie właśnie w Legii Cudzoziemskiej. Natomiast to nie są... Już bardzo ciekawy wątek, ale już dzisiaj na to niestety nie mamy czasu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marcin Samsel i generał Bogusław Pacek byli gośćmi drugiej części debaty dnia. A teraz raport dnia, na który serdecznie zapraszam. Dziś w raporcie dnia. Najbardziej strategiczne miejsca w Polsce. Kampania wyborcza w internecie. Sprawdzamy, kto radzi sobie najlepiej. I niesamowita akcja ratunkowa. Robert Bernatowicz. Do zobaczenia o 21:00. Jesteśmy bliźniaczkami i chciałybyśmy cieszyć się życiem. Marzę o tym, żeby Luiza miała lepszy wzrok, bo na jedno oko prawie nic nie widzi. Moim marzeniem jest, żeby Ala kiedyś o własnych siłach poszła ze mną na spacer. Żeby tak się stało, moja siostra potrzebuje nowych ortez, rehabilitacji, także tej na koniach, bo bardzo je pokochała.